Polska kocha Chopina, ale jej relacje ze społecznością LGBT są bolesne, pisze CNN w artykule opublikowanym po rewelacjach ujawnionych przez szwajcarskiego dziennikarza. Z tekstu wyłania się smutny obraz Polski jako kraju, w którym rządzi homofobia, populizm i zaściankowy katolicyzm. Na stronie stacji CNN ukazał się artykuł londyńskiego korespondenta Roba Pichetty zatytułowany "Czy Chopin był gejem?". Niezręczne pytanie w jednym z najgorszych krajów Unii Europejskiej pod względem praw osób LGBT. Przyczynkiem do jego powstania była niedawna audycja radiowa szwajcarskiego dziennikarza Morica Webera, który przestudiował korespondencję Fryderyka Chopina. Jego zdaniem kompozytor był gejem, informacje na temat jego orientacji seksualnej zostały celowo zmanipulowane przez badaczy i biografów, a jego listy do kobiet, do których miał wzdychać, to fałszywki. W jednym z listów Chopin określa nawet krążące na temat jego romansów z kobietami plotki mianem przykrywki dla swoich prawdziwych, skrywanych uczuć. W audycji Webera pojawiły się nawet informacje, że Chopin szukał przygodnych partnerów w publicznych toaletach. Polska kocha Chopina, ale jej relacje ze społecznością LGBT są bolesne. Krajowy populistyczny rząd często posługuje się ostrą homofobiczną retoryką, a premier narzeka na agendę homoseksualną zagrażającą ojczyźnie, punktuje dziennikarz CNN. Robert Pichetta opisuje Polskę jako najgorszy kraj w Unii Europejskiej pod względem praw osób LGBT. Generalnie warto zaznaczyć, że to są media typowo lewicowe, więc zdanie telewizji jest dosyć stronnicze, ale mimo wszystko zwróćmy uwagę, że jednak to są media światowe, które zwracają uwagę na to, jak faktycznie w tej Polsce u nas jest. Koniecznie sprawdźcie jeszcze ten film, widzimy się już niebawem, do usłyszenia.